As you can see, I have my guitar rig now here. Are you still there? I'm not gonna say anything. I gave you all the secrets. What else? Zrobiliśmy plecy z Tomkiem, troszeczkę inne ćwiczenia niż ja robię zazwyczaj. Wykorzystaliśmy tutaj sprzęt, który jest w PowerPicie. Ja oczywiście u siebie również mam trochę hammerów, ale inne trochę te maszyny. Także chciałem również skorzystać z tego, że jestem tutaj. Zawsze jak tutaj jestem, to korzystam i trenuję bardziej na maszynach, ale oczywiście zrobiliśmy też jakieś podstawowe ruchy, także wiosowanie sztangielką, zrobiliśmy coś na wyciągu. Także pomieszaliśmy troszeczkę tego sprzętu. Właściwie to Radek już wytłumaczył mniej więcej w skrócie nasz trening. Tak jak mówił, wykorzystaliśmy najbardziej dzisiaj hamery. No i jakieś tam podstawowe wiosłowanie. Jak widać, Radek jest w wyśmienitej formie. Wcześniej o tym nie zdążyliśmy wspomnieć na dzisiejszym zjeździe. I to właściwie my mówimy, kiedy startujemy i kiedy mniej więcej można nas zobaczyć. Widzicie, Radka, możecie zawsze zobaczyć w dobrej formie. To tyle, co chciałem wspomnieć, bo o Radek zawsze się wypowiada o nas, mówi o wszystkich, ale nigdy o sobie. Dlatego chciałem o tym napomnieć. To tyle. Właściwie przed chwilą żeśmy łyknęli suplementy, jakieś tam bez żadnych szału, nie mamy na razie jakiejś tam wielkiej suplementacji, podstawy. Ja akurat biorę system pompujący Pampa przed treningiem, glutamina po treningu, antykatabolik, Vitarate, chwilę później hydrolizat białka, Diamond, także to tyle na razie z mojej suplementacji. Nie wiem jak tam Radek. Ja oczywiście również nie przesadzam z suplementacją. Tak jak tutaj Tomek powiedział, że jestem w formie, wiadomo, jakąś tam formę mam, natomiast nie szykuję się do zawodów. Natomiast staram się w miarę jakoś tam przyzwoicie wyglądać. Ale myślę, że jest to głównie zasługą tego, że tak jak pewnie wiecie, trenuję ogólnie dużo innych też sportów teraz. Jestem bardziej aktywny fizycznie, dlatego też łatwiej mi utrzymać poziom tkanki tłuszczowej w ryzach. Natomiast oczywiście gdybym zdecydował się na starty, to musiałbym oczywiście zrezygnować z tych sportów, musiałbym nabrać troszeczkę masy, więc musiałbym pójść tak w masę jak tutaj Tomasz. Nie powiem, chciałbym znowu wrócić do potężnych rozmiarów, aczkolwiek tak jak wiecie, jeszcze nie jest to do końca wszystko załatwione, ale poczekamy, zobaczymy. Natomiast jakie suple stosuję, żeby utrzymywać się jakoś tam w miarę w formie, to przede wszystkim dla mnie dobra odżywka białkowa, dlatego ja akurat wybieram Golda. Gold, izolat serwatki, jest dla mnie najbardziej uniwersalną formą odżywki. Jest to szybko wchłanialne białko, tak, izolat serwatki, które stosuję zawsze po treningu, ale również stosuję czasami zamiast posiłku, ale bo na przykład do posiłku. Często jest tak, że na przykład drugi czy tam trzeci posiłek jem na przykład w formie shake'a z tej właśnie serwatki plus na przykład jakieś ziemniaki pieczone. Jeżeli chodzi o suplementację okołotreningową, to również polegam tylko na podstawach. Biorę antykatabolika, czyli BCA, glutaminę przed treningiem. Zaraz po treningu łykam również antykatabolika z Vitaraidem. Chwilę później albo hydrolizat, albo tak jak powiedziałem wcześniej, izolat. Ja osobiście wolę izolat, czuję, że dla mnie izolat jest troszeczkę fajniejszą formą białka. I co? No oczywiście dobre witaminy, minerały, MVF na przykład i jakiś preparat takich dobrych, zdrowych kwasów tłuszczowych. I tak naprawdę to podstawa i tego się trzymam, w to bardzo mocno wierzę. Oczywiście gdybym chciał wejść jakby na wyższy poziom, trzeba byłoby dorzucić troszeczkę tych supli, ale na razie myślę, że mi to w zupełności wystarcza. Dzięki temu dobrze mi się trenuje, dobrze mi się regeneruje.
dawałem jakoś radę z Tomkiem, że mimo, że rzucił się tu na wielkie klamoty, 75 kg sztangielki, no u siebie mam na siłowni tylko 70, także nie myślałem, że będę musiał się tu aż tak bardzo starać. Zrobić popisówkę z Radkiem trochę. No, chciałem właśnie zrobić popisówkę, no i zrobiliśmy. Mam nadzieję, że jutro w krzyżu nie będzie się to wcale odzywało. No, dokładnie, ja też się cieszę, że miałem okazję zrobić z Radkiem właściwie trening. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio mieliśmy okazję razem zrobić. Była tam jakaś taka sytuacja, nie mogliśmy tego nagrywać. Teraz mamy taką możliwość, wy możecie możliwość obejrzeć tego. Tak jak Radek wspomniał, jak on skoczy na wyższy poziom, na pułap, jak będzie wiedział, że będzie zaczynał startować. Ja mam taki zamiar, jak już wcześniej mówiliśmy, nie jest to potwierdzone 100%. Wiadomo, że ta suplementacja będzie o wiele poważniejsza, mocniejsza, więcej tych suplementów, minerałów i witamin. Dokładnie Radek o tym wspomniał. Co chciałem powiedzieć, to co już wcześniej też wspominaliśmy, będziemy z Radkiem mieli za jakieś 3-4 tygodnie możliwość nagrywania takich odcinków treningowych. Wtedy ja będę już zdecydowany do tego, czy startuję, czy nie. I myślę, że o suplementacji i o tym wszystkim dokładnie będziemy mieli okazję wam stuprocentowo to przedstawić, jak to naprawdę wygląda. I myślę, że właśnie dzięki Radkowi, który jest uważany u nas taką czołówką tego, ilu zawodników szykuje, ja też będę miał okazję z tego skorzystać. To myślę, że naprawdę będzie to wyglądało super i wszyscy będziemy zadowoleni. Ja myślę, że najbardziej, bo będę najbliżej Radka właściwie, tak? To tyle dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze tutaj Radek coś możemy wspomnieć. Fajnie, że w ogóle spotkaliśmy się. Był zjazd Extreme. Weekend gorący w Powerpicie. Ja jestem tutaj na nie co dzień. Nie tylko w Powerpicie. No nie tylko w Powerpicie. Mieliśmy okazję gdzieś wyjść, zabawić się, skorzystać z tego, że co roku tu jesteśmy. Ja osobiście bardzo lubię Trójmiasto. Tomek teraz akurat tutaj mieszka, także ja również się bardzo cieszę, że mogłem tutaj przyjechać, spędzić kilka fajnych chwil. Oczywiście w Powerpicie czuję się też jak w domu. Dobrze mi się tutaj trenuje. Trenuję tutaj zawsze, jak jestem w Trójmieście. No ale oczywiście po siłowni kulturyści również generalnie mogą trochę odpocząć, łyknąć świeżego powietrza. Jesteśmy normalni. Tak. Także oczywiście skorzystaliśmy z tej okazji, jako że jeszcze ogólnie byliśmy też w większym gronie. Widzieliście tutaj wszystkich chłopaków, którzy z nami tutaj przyjechali. To również nie byli wszyscy, bo przyjechało jeszcze całkiem sporo osób. No i z taką ekipą wczoraj troszeczkę pozwiedzaliśmy miasto. Pozwiedzaliśmy miasto, szczególnie nocą. Także dzisiaj mieliśmy okazję zrobić trening. Nie było taki właśnie, tak powiedzieliśmy, na maksa, gdyż jeszcze ta regeneracja nie jest stuprocentowa. Ale tak jak mówię, zapowiadamy się z tym, że będziemy widywać się coraz częściej. Miło mi było gościć Radka, bo ja jestem tak właściwie już teraz jak u siebie. Zapraszam do PowerPitu na treningi, gdzie służę zawsze chętnie pomocą. I to wszystko, co możemy powiedzieć. Pozdrawiamy. Ja również bardzo dziękuję za trening, Tomek. Było świetnie, jak zwykle zresztą. No i zapraszam do PowerPitu, zapraszam do nas, a wy pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć naszą ekipę, Extreme Team, u siebie na siłowni, piszcie do nas, zapraszajcie nas, a my na pewno przyjedziemy. Do zobaczenia. Zapraszamy.